jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski. Dzisiaj w posiadłości Krystiana Wilczaka, razem ze mną Krycha UFC. No tak, siemanko. Krycha, luźny wywiad dzisiaj, chciałbym z tobą poruszyć na pewno temat twojej walki, ale też różne tematy. Rozmawialiśmy trochę jeszcze przed wywiadem, to mówiłem ci, że dzisiaj w drodze oglądałem konferencję z Fame 3. Tak. I tak sobie pomyślałem, kurde, jaką ten gościu przeszedł drogę. Z gościa, który stał przed stołem konferencji w krótkich spodenkach, kłócił się z Cassiusem chyba wtedy, albo z Castim. I teraz walczy o pas Fame MMA, kategorii półśredniej. Ty się spodziewałeś, że ty przejdziesz taką drogę i będziesz w tym miejscu, w którym możesz być już 14 maja? Wiesz co? Nie wiem, czy się spodziewałem. To znaczy gdzieś tam później już na tym etapie, jak zacząłem dłużej trenować, bo to przed Fame 3, to wiesz co, to była konferencja przed Fame'em 4, dokładnie. Gdzieś miałem z tyłu głowy, że to jest zajawka taka, której już nie odpuszczę, ale po tej przegranej walce na Fame'ie 5, dopiero wtedy wiedziałem, że gdzieś tam już poukładałem sobie to wszystko i wtedy wiedziałem, że gdzieś kiedyś na pewno stoczę taką walkę. Krycha, no właśnie, nie odpuściłeś, nie poddawałeś się. Po tej walce z Castim był taki moment, że zapaliła się lampka, kurde, nie wiem, to być może nie jest dla mnie? Kurczę, nie zapaliła się, bo ja wiedziałem, jak ja walczę na sali, jak ja trenuję, jak wyglądam na tle innych zawodników czy freaków. Po prostu byłem zawiedziony, że no tak dałem ciała, że zawiodła głowa i że po prostu nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. No ale skąd miałem wiedzieć, nie mając wcześniej takiego doświadczenia? Kolejna sprawa. Oglądałem też was face to face z Wiewiórem, w ogóle mega, to był jeden z lepszych face to face'ów, jakie oglądałem. Nie wiem, czemu się tak przyjemnie to oglądało. Powiedz mi, ta walka z Cassiusem w końcu, była ta propozycja na tej grupce, czy nie? Wiesz, że nie sprawdziłem tego. Nie sprawdzałeś? Nie. Nie sprawdzałem. Nie wydaje mi się, żeby była taka propozycja. A jeżeli nawet była, to kurczę, nie potrafię odpowiedzieć, ale dobrze, że to przypomniałeś. Sprawdzimy to po wywiadzie. Bo na pewno tą grupę na Messengerze mam, bo ja nie usuwałem tych grup. To sprawdzimy i dogramy, to będziecie mieli na końcu tego materiału, także warto czekać i będziecie znali odpowiedź, ok? Tak. Jeżeli by nawet padła ta propozycja, kurczę, też mi ciężko powiedzieć, bo to już 3 lata jest, ale ja wtedy miałem walczyć z Rubym, ktoś tam wypadł i wiem, że wskoczył Polak. A, wiem, jaka to była sytuacja, tak. Teraz mi się przypomniało, faktycznie dostałem propozycję i się zgodziłem, ale mi nie dano tej walki, tylko dano tą walkę Adrianowi. A dlaczego, to nie wiem, jak ta sytuacja dokładnie wyglądała. Wiem, że to były telefony tak na gorącej linii i że ja się zgodziłem, ale że powiedziano mi, że już wcześniej się zgodził Adrian. Czyli no, mamy wyjaśnione. Bez kitu, teraz mi się przypomniało. A wiesz, czemu mi się przypomniało? No. Bo przed wyjazdem w Poznaniu siedziałem w Kroplówce i wtedy też Adrian był, bo to były jego pierwsze przygotowania chyba z tym Łukaszem z Poznania, Zrób Wagę. Mhm. I tak, pamiętam, no. No i co? To chyba jakoś tak było. I siedzieliście razem na Kroplówkach, tak? No i wtedy jakoś się dogadaliśmy, jak to wyszło i tak dalej. Chociaż też, kurde, nie wiem, czy mi się nie mylą sytuacje, ale wydaje mi się, że to tak było, no. Czyli po prostu organizacja zamiast tobie dać walkę dała ją Adrianowi. Tak, no na 100%. A co wtedy z Rubem? Ale to była właśnie teraz tak sobie uświadamiam, że ja się biłem z Rubem na Fame 3. No. A Cassius się bił z Polakiem chyba na Fame 4. A ty z Castim na 5 dopiero chyba się biłeś, no a nie? A ja z Castim na 5. No, bo wtedy na trybunach byłem. Teraz nie wiem, czy nie będzie to błąd, ale tak mi się wydaje, że
Czekaj, czy Kasusz z Polakiem walczył na czwórce wtedy, co walczył Bogdyl z Kubańczykiem? Nie, bo na czwórce walczył Ambro z tym. Tak, na czwórce walczył Ambro z... Na czwórce walczył Ambro z Kasiuszem. Na Fame 3 walczyli. Tak, zgadza się. No dobrze, czyli dobrze powiedziałem. Czyli była taka gadka. Ja się zgodziłem, bo wiesz co, bo ja myślałem, że oni walczyli na Fame 4, ale tak. Teraz mi się to wszystko zgrywa w całość, bo Polak był w Poznaniu na wlewach dożylnych, razem ze mną przed wyjazdem. No. Czyli miała być ta walka i zgodziłeś się. Ja się na pewno zgodziłem, na 100%. Pamiętam, że był ten telefon, że Adrian mnie uprzedził. Tak mi powiedzieli bynajmniej włodarze, ale wiesz. Ty wtedy oni mogli tak powiedzieć, a prawda mogła być zupełnie inna. Ty wtedy trenowałeś krótko Krycha, Kas już miał to przeszłość w boksie. Myślisz, że dałbyś mu wtedy radę? Kurczę, nie wiem, jak ja bym wtedy... Te moje zapasy wtedy były takie średnie, bo ja jeszcze nie trenowałem w Ankosie. Stójka była jaka była, tam bardziej było dążenie do celu. Walki niż umiejętności. Ciągle mam przed oczami tą sytuację twoją z Kanem, jak ty tak szedłeś jak robot, no nie? Dosłownie. Dosłownie, no ale tam, no nie oszukujmy się, tam trenowałem z 2 tygodnie. No. Zrobiłem 3 razy tarczę u Michała w Płocku. No i wzięliśmy tą walkę, bo wzięliśmy, no wygraliśmy ją tak naprawdę tym charakterem. No i dobra, Krycha, potem były te przeprowadzki, to też już było poruszone. Czerwony Smok, Ankos, Unik, WCA, teraz jesteś WCA. No i właśnie, przygotowujesz się do walki z Wiewiórem, przygotowujesz się z Anzorem, czyli no, ze świetnym zawodnikiem, ze świetnym trenerem, z gościem, który bardzo dobrze potrafi zapasy i wydaje się, że te zapasy mogą być kluczem chyba, co? W tej walce z Wiewiórem. Wydaje mi się, że praca w dystansie, obrona obaleń, no i w efekcie końcowym też, tak jak mówisz, zapasy, czyli obalenia, ale po mojej stronie, a nie po jego stronie, więc gdzieś tam leżenia w tym parterze nie przewiduję w tej walce. Na pewno fizycznie będę dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o wydolność i jeżeli chodzi o jakąś tam, mógłbym powiedzieć, nawet dynamikę walki, bo bardziej na tym będziemy się skupiać niż na sile. Siłę to ja mam, od kiedy trenuję. Bo raz, że prowadzę tryb życia, jaki prowadzę, w ogóle nie imprezuję, nie, żadnych używek nie zażywam, nie piję alkoholu. Też już grubo od ponad 3 lat. Więc ja jestem ciągle w treningu tak naprawdę. No mam kontuzję nogi, no to robimy stójkę bez nóg. Mam kontuzję ręki, no to robimy na jedną rękę nogi. Mam kontuzję, nie wiem, pleców, no to robimy przykładowo motorykę, plus fizjoterapię, plus jakieś baseny. Cały czas coś się robi, nie ma tak, że wiesz, że nic leży i nic nie robię, nie? Krycha, no właśnie, a propos jeszcze twojego trybu życia, słuchajcie, wy tego nie widzicie, tutaj dookoła są wszędzie rzeczy związane z MMA, tu owijki, rękawice, catering. Właśnie dużo ludzi ma, mi się wydaje, błędne wyobrażenie twojej osoby przez te konferencje, przez to wszystko, co tam się mówi. Czemu ty nigdy nie chciałeś tego zdementować? Ja wiem, jaki ty prowadzisz tryb życia. Ludzie związani z Fame'em też wiedzą, jaki ty prowadzisz tryb życia. Nazwę to czysty tryb życia. Czemu ty nie chciałeś tego nigdy zdementować? Tej ksywy, nie wiem, mefedroniarz, tego wszystkiego. Przecież rzeczywistość coś jest inna, a ty w sumie nigdy tak mocno nie zaprzeczałeś temu wszystkiemu. Wiesz co, bo ogólnie to jest tak, że tak jak to się mówi, w każdej plotce jest dzień było prawdy, nie? W moim przypadku akurat tak nie jest, ale nauczyło mnie życie, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I jeżeli na przykład taki idiota, z którym kiedyś się przekrzykiwałem, jeden czy drugi, to powtarzał i przykładowo z jego bazy 200 tysięcy czy 300 tysięcy odbiorców, jego fanów, z czego połowa to była trochę patusy i takie mało inteligentne osoby, powtarzała to i gdzieś tam pisała, krzyczała w komentarzach i tak dalej, to po co ja miałem się z tym przekrzykiwać, jeżeli tak nie jest? Ja sobie swoje życie prowadzę, to co tam jest w internecie, to po mnie spływa. Widzisz, no
W życiu jakoś nie narzekam. Mieszkam w nowym mieszkaniu, zaraz będę jeździł nowym samochodem, zaraz wiewióra jeszcze uwalę na dziurę. Najważniejsze, że jestem zdrowy, że otaczam się fajnymi ludźmi dookoła siebie. A to, co oni tam mówili, to kiedyś na początku myślałem, żeby z tym walczyć, ale kurwa, tak sobie myślę, że szkoda mojej energii i nerwów. No dobra, ale masz na pewno rodzinę, masz jakichś bliskich znajomych. Ja wiem, że przecież też w Uniku ty miałeś przez to chyba nie... dlatego musiałeś zmienić klub, przez te rzeczy, więc nawet... Tak naprawdę, to powiem ci szczerze, że do tej pory nie wiem przez co, bo to było po pierwszej konferencji. Z Saszą, tak? Chyba tak. Tak, bo ja jeszcze jej nie prowadziłem, ja prowadziłem drugą. Tak, tak, to było po pierwszej konferencji z Saszą, dokładnie tak jak mówisz. I tak naprawdę nie uzyskałem pełnej odpowiedzi dlaczego. Trener Szyszka, który zawsze się zachował w porządku wobec mnie, powiedział tylko, że no, klub nie wyraża zgody, ja nie dociekałem ani nic. Ja mam na tyle swojego honoru, że ja po prostu z podniesioną głową przybiłem piątkę trenerowi i odszedłem. Od razu wsiadłem w auto i prosto stamtąd przypierdoliłem się na drugą stronę Wisły, Wisłostradą na Bielany do WCA. Od razu głosówkę do Anzora wysłałem. I kurczę, ja wcześniej z Anzorem się nie znałem. Ja znałem go tylko tyle, że będąc gdzieś dzieciakiem, oglądając KSW, to zawsze miałem jakiś plakat Anzora w szafie. Zawsze oglądałem, naprawdę. Ścianie, nie w szafie. W szafie, bo na ścianie mnie zawsze mama krzyczała, że jak taśmę przykleiłem, to farba odchodziła. To zawsze drzwi otwierałem od szafy i zawsze w szafie miałem jakieś Dragon Ball'e ponaklejane, jakieś plakaty z KSW. Ale i tamte czasy pamiętam, co właśnie walczył Anzor, to właśnie on był takim wtedy Anzor, pamiętam Mox i Mańkowski takie miał swoje jakieś 5 minut i wtedy tak zacząłem tego YouTube'a, wtedy zobaczyłem pierwsze odcinki Pakola TV, Ankos TV i takie miałem, jak jeszcze tam poprzednia ekipa w Ankosie też trenowała, oglądałem sobie to wszystko i wiesz, ja tak kurde zbierałem, odkładałem sobie głupie złotówki w skarbonkę, żeby 100 zł w końcu mieć na pierwsze rękawice jakieś ze Sky, te Evolution chyba, jakieś takie, takie najgorsze, te z tymi takimi białymi kółkami. Pani Beata dzwoniła z banku. I odkładałem na te rękawice i miałem takie, wiesz, ja teraz na przykład z tej perspektywy kilka lat, chyba rok temu mi się to przypomniało, jak zacząłem trenować z Anzorem, że jaka przepotężna jest kurwa siła wiary i przyciągania, że manifestacja, ja będąc, tak zwana. Że ja będąc dzieckiem, takim no gówniarzem już miałem tam 16-17 lat, oglądałem to i sobie tak myślałem, kurde, żebym kiedyś, jak w ogóle będę w Poznaniu, w ogóle kiedyś to nie myślałem o tym, że będzie mnie stać, żeby móc iść na taki trening i tak dalej, nie? Ale że jak będę w tym Poznaniu, żebym mógł chociaż pod tym klubem, żeby zobaczyć jak to tam jest, że może wejdę do środka, zobaczę i tak dalej, nie? I kurwa, kiedyś, jeszcze kiedyś, pamiętam, miałem 17 lat, wygrałem taki konkurs na jakimś tam, jakiejś grupie studia tatuarskiego z Szczecina. I wygrałem tam trening, kurde... W Berserkersach? Nie, z Kulkinio. No to w Berserkersach. Nie wiem, gdzie miał być ten trening z Kulkinio. W efekcie końcowym to się w ogóle nie odbyło, bo ja tam no nie pisałem. W ogóle, wiesz, no to nie było realne wtedy, żebym ja sobie do Szczecina mógł pojechać, nie? Gdzie ja miałem szkołę, pracę cały czas, weekendy i tak dalej, nie? Ale no, także pozdrawiamy serdecznie. To jest dobry znajomy Dawida Ambra. I ten. I co? A, no i do tego i właśnie tak, bo nawiązywałem do Anzora. No. Ja się z Anzorem nie znałem i wiesz, on mi nagrał pierwszą głosówkę. Mówi: Krystek, cześć, spoko, zapraszam, przyjedź, pogadamy. Jak on do mnie tak powiedział,
Ja usłyszałem w jego głosie szacunek do mojej osoby, nie? Ja już wiedziałem, że to będzie gość, któremu ja nigdy nie będę szukał wymówek, bo ja ogólnie nigdy nie szukam wymówek, nie? Ale będę szanował jego czas, nie będę się spóźniał. Co prawda w mojej karierze rocznej, jak z Anzorem współpracujemy, no parę razy się zdarzyło spóźnić, ale to przez to, że pomimo, że wyjeżdżałem godzinę wcześniej, czy tam 45 minut z Woli, i tak miałem czasami takie korki, że... No, to jest Warszawa, także. I jesteśmy na stopie trenersko-koleżeńsko-przyjacielskiej. Mhm. Ja na przykład nie wiem, ale no nie chciałbym trenować na dany moment i z nikim innym, jak na przykład Anzor, Mansur czy Adam. Odpowiada mi to i nie wiem, nie zamierzam, dopóki będę w tym sporcie i dopóki moja kariera będzie szła, to ja nie zamierzam zmieniać teamu. Krycha, a jak ogólnie twoje relacje z innymi zawodnikami, mówię tymi prosportowymi, WCA, wiemy, tam kiedyś była jakaś sytuacja już tam wyjaśniona z Janem Bochowiczem, a jak to wygląda teraz z resztą? Z resztą? Nie wiem, o kim mówisz, no... No wszystkich, nie wiem, no są tacy, którzy jeszcze patrzą na ciebie przez taki zły pryzmat, takiego frika totalnego? Nie, jeżeli chodzi o zawodników, to nie patrzyłbym tak. Mhm. Zawodnicy są normalni, to znaczy zależy, jak do kogo podchodzą. Mi się wydaje, że jeżeli patrząc na mnie, to oni wiedzą, że ja normalnie zapierdalam tak jak oni. Widzą mnie rano, widzą mnie wieczorem, widzą mnie, że ja idę na... jak jeszcze wcześniej, zanim obóz zacząłem do tej walki, to chodziłem na sparingi normalnie, podejmowałem rękawice, ja staję i ja się napierdalam, no dostaję, to dostaję, wiadomo, no nikt mnie nie zabije tam, ale no czym ja mam odstawać od nich? No tym, że ja trenuję 4 lata, oni 10 lat, tak, 15-20 od urodzenia, nie? Ale pracę wykonuję na dany moment taką samą jak oni. No, mogą mieć trochę żalu co niektórzy o to, jakie ja mam zarobki, jakie mają inni, ale to też... Chyba wszyscy to rozumieją. Każdy idzie swoją drogą. Tak. Ja też zaryzykowałem, poszedłem do jakiegoś reality show, gdzieś zrobili ze mnie głupka i wiesz, gdzieś tam się w tym świecie mediów znalazłem i... Jestem tu, gdzie jestem, robię to, co robię, lubię to robić, kocham to robić, zarabiam w ten sposób, daję rozrywkę innym, a to tak, odpowiedź w jednym zdaniu, uważam, że relacje z innymi zawodnikami są git. No i git. Bo ja się rozwijam, tak, ale bardziej, nie wiem, jak zawodnicy, myślę, że bardziej... Czasami niektórzy trenerzy... I tam macie młodą pakę też, nie? Oni nawet się, wiem, że tym interesują, oglądają. No, słuchaj, no na przykład dzisiaj idę na dochodzeniówki, wieczorem robię sparingi, będzie pomagał mi Wróbel. Wróbel mówi tak. Wróbel to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Wróbel mówi: Krycha, ja wszystkie walki Wiewióra oglądałem, ja ci go w klatce zrobię nawet na 101%, tak jak on będzie walczył, tak jak on będzie chodził. I oni chyba nawet mają podobne takie warunki pod względem wzrostu, co? Tak, zgadza się, no. Więc widzisz, no interesują się, no kurde, Piotrek Golon, on też jest na bieżąco zawsze, świr jest. On wie więcej czasami ode mnie. Ostatnio koszulkę rwał u mnie na wywiadzie. Widziałem, udostępniałem to. Następnie, no nawet, nie wiem, Matthew też jest na bieżąco. Ostatnio mówi, no będziesz bił się z Wiewiórem, musisz na niego uważać, bo on w parterze jest niebezpieczny i naprawdę technicznie jest dobry. Nawet kiedyś Piotr Strus mi powiedział, jak tam byliśmy w szatni, że jak akurat rozmawiałem, że będę się z tym Wiewiórem bił i w ogóle nie. No i Piotr mówi właśnie, że to jest taki jeden z najlepszych technicznych zawodników tam w fejmie, nie? Więc gdzieś tam ci zawodnicy jakiś research mają, no kurczę, no nie wiem, czy oglądają to, czy nie oglądają, no ciężko mi powiedzieć, bo ja nigdy nie pytam. Dobrze, Krychu, znaczy Krychu, o Jezu, ten Krycha, bo ostatnio się widziałem z Krychu, ten swoim ziomkiem na wesele zapraszał, pozdro. Jeszcze jedna sprawa taka off. Ostatnio oglądałem twój, nie wiem, czy to był wywiad z Kaniowskim albo z kimś innym, chyba z kimś innym. I ty powiedziałeś, że niektórych zawodników z KSW, znaczy z niektórymi z, ten zawodnikami z KSW z wagi półśredniej mógłbyś się złapać. No, powiedziałeś to właśnie.
Możesz zdradzić, o kim mówiłeś? Mówiłeś o dwóch chyba. Nie, nie mogę zdradzić, bo będzie gówno burza w internecie. To chodzi. I będę znów chodził na salę i każdy będzie na mnie patrzył, że nie wiadomo co. I każdy będzie chciał mi udowadniać, że da mi radę, więc kurde, nie wiem. Jest... Dobra, spoko. Nie chcę to... tego poruszać, ale jak już będę champ i parę razy obronię ten pas, to myślę, że będą chłopacy kombinować, może będą coś zestawiać, a może z jednej organizacji, a może coś. No ja dlatego zadałem ci to pytanie, bo chciałem je pociągnąć dalej. Ty myślisz o walce z zawodnikami pro, czy nie? Bo skoro padły z twoich ust takie słowa, więc no strzelam, że tak. Kurczę, słuchaj, Pająk jest pro. Ciężko jest to określić, bo on nie walczył w zawodowych galach MMA, on walczył w Muay Thai, no nie? Okej. Okay. Więc no według mnie nie, ma umiejętności na pewno bardzo wysokie, no ale nie możemy go uznać jako zawodowego zawodnika MMA. No okej, okay, no dobra, no to patrz, no to patrząc tak w taki sposób, Gamu też nie uznasz. Podobno Soldić już ucieka do UFC, jak powiedziałeś to słowo. No tak, Soldić to jest jeden, jestem fanem Soldicza, też jest mańkut. Jeden z tych dwóch, czy nie? Też jest mańkut, a ja też chciałem, marzy mi się, żeby mieć takie kowadło w łapie jak on, ale no niestety takiego kowadła nie mam. No. I w końcu nie wiem, na czym się zatrzymałem, wiesz? Znaczy, chciałbyś, czy masz w planach kiedyś tak, jakąś tak. walkę? Na pewno jak wygram pas, to będę chciał obronę pasa robić na zasadach z łokciami i rundy po 3 minuty, ale myślę, że 5 rund, żeby było sprawiedliwie, bo 3 rundy to jest tak, jedną rundę ja wygram, jedną rundę wygra oponent i jedna runda decyduje, mając 5 rund, kurwa, poza tym jak ktoś chce bić się o pas, to musi mieć jaja, a żeby mieć jaja, no to 5 rund, chociaż uważam, że po 3 minuty to tak jest easy. Dobra, to teraz odpowiedz mi na pytanie. Chciałbyś kiedyś walczyć z tymi zawodowcami, czy nie? Chciałbym. Kiedyś chciałbym stanąć z takim prawdziwym zawodnikiem, z legendą, żeby po prostu nawet jak miałbym dostać srogi w jeb, żebym miał, kurwa, pamiątkę na życie, nie? Z legendą? No, z legendą. To grubo. Kurwa, szkoda, że Norman to mój przyjaciel, ale to Norman to byłby idealny. No. Nie, no już to jest trochę przeginka, ty. Nie, ale myślę, że za 3 lata... Z Normanem. Parkiem. No, za 3 lata. Który w UFC miał chyba same niejednogłośne swoje przegrane. No, że śmieje się, kurwa. Słuchaj, no ale są tacy zawodnicy, nie wiem, ja nie mówię... No, są, przecież ja wiem, że są. Bo tak szczerze, jak wygra, nie wiem, któryś z was, no to kto, no to z kim się można bić o ten pas znowu? Nie wiem, bo Fame to myśli innymi kategoriami, bardziej sprzedażowo, marketingowo. To w sumie racja. Jeżeli chodzi o rozgłos, to mogą dać może Malczyńskiego, młodego, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Krycha, jeszcze tylko chciałbym wrócić do wywiura. Mi się wydaje, że wasza walka może być jedna z nudniejszych. O właśnie, na tej gali. Wiewiór, wiemy, kto będzie wyglądał. Pewnie będzie dążył, żeby ustawić cię pod siatką, potem do obalenia wymęczyć. Wiewiór też, ja oglądam jego walki, ma taki styl, że on nie ma prób podnań, nie ma uderzeń, tylko on wymęcza swojego rywala. Ty znowu, ja w sumie nie wiem, jak ty będziesz chciał prowadzić ten pojedynek. Mówisz, że parteru się nie boisz, ale myślę, że raczej warunki przeważają, że będziesz prowadził go w stójce. I to będzie taka, mi się wydaje, taka gonitwa kotka i myszki. No tak to będzie wyglądać. On, tylko, że ja mam ułatwione, bo on jest w normalnej pozycji, on ma utrudnione. On będzie musiał wchodzić do jednej nogi, będzie musiał pilnować się, będzie musiał pilnować i... No ogólnie ja lubię pracować na cofce. No. No całe przygotowania to robię. No i będzie miał ciężko, no. Będzie miał ciężko. Lepiej niech nie zażywa przedwcześnie żadnych środków dopingujących, bo zrobił mu się kołowrotek w głowie. Ale wy w ogóle ze wiórem nie macie spiny. Co mi się wydaje, że to jest takie full natural. Kurwa, ogólnie wiewiór to jest taki śmieszna postać, nie? Nie wiem, no, z niego bardziej się trzeba śmiać, jak na niego się denerwować, bo kurwa, on jest taki śmieszny,
Więc wiesz, ale no jak przyjdzie walka, no to będziemy się napierdalać. No będę go bił, co mam zrobić, przecież wiesz. Już inaczej do tego podchodzę, no. Jak kiedyś się biłem po długiej przerwie z tym Mortalciem, no to taki biedny chłopaczek, ale on za dużo tam nie miał umiejętności, więc... No to wziął walkę z doskoku, nie? No, więc to zupełnie zmienia postać rzeczy, a tu z Wiewiórem, no to ja już wychodzę typowo nastawiony, przepraszam, na ciężką walkę. No i tu nie będzie wyczucia w pierwszej rundzie, tu od samego początku musi być moja dominacja i ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby pierwszą rundę robić na wyczucia. Jeszcze jedna sprawa, bo chciałbym to domknąć. Marta ostatnio Linkiewicz powiedziała mi w wywiadzie, że teraz chciałaby Lil Masty, a potem chciałaby zawodowca. Ty, u ciebie jaka jest ta droga? Obrona pasa i byś chciał tego zawodowca, czy jeszcze chcesz trochę potrenować? Nie wiem, czy chcesz. Bo 4 lata to jest kupa czasu ogólnie, jeżeli ktoś trenuje 4 lata MMA. To jest bardzo dużo czasu. Ludzie jadą po 3 miesiącach na Almę. I u nas, a czy tutaj, wiesz, w Fejmie, jak ktoś pojechał na Almę, to już jest... zawodowiec, a to tak naprawdę możesz potrenować 3, 4, 5, 6 miesięcy i tam jechać sobie, no nie? No, kurde, ja startowałem na Almie, jak jeszcze w ogóle nie trenowałem. Byłeś na Almie? Byłem kiedyś. A to chyba pierwszy raz o tym Mój słyszę. Mój kolega Janek mnie zabrał. I nie trenowałeś? Chuj, ja tam trenowałem. Naprawdę, tak? Serio, pod Bogiem. I co? Pod Bogiem. I co? I kurwa... Złapałem gilotynę, no. Nie zapiąłem nóg i on później wyszedł z tej gilotyny do bocznej i mnie przeleżał i wygrał. No to tak, bo to, no, tak tam większość walk ogólnie wygląda. No, nie miałem pojęcia zielonego, co mam robić. Ale ja nie wiedziałem nawet, no to fajnie, nie? To tak jakbyś poszedł na zawody taneczne i nie tańczą. Tak, dokładnie tak. No. Ale jakby tu powiedział Mariusz, to i tak by nic nie dało. To by nic nie dało. Słuchaj, ostatnia sprawa, bo już się robi długo. Pewność siebie, to jest to, co ja zauważyłem na waszym face-to-face'ie. Nie myślisz, że to może być zgubne, że powtórzy się to, co było z Castim? Ni chuja, ani trochę. Nie masz takiej opcji. Czyli co? Półeczka będzie tu robiona? Tutaj, gdzie jest robot, gdzie stoi, to będzie taka wiata przeszklona. Już znalazłem, muszę po nią jechać. Patrz, pokażę ci. A, czyli jeszcze nie masz pasa i już masz... Tak, mam i puchary właśnie w nią poustawiam. Dzisiaj miałem po nim jechać, okay. I dobrze, że mi przypomniałeś. Taka. O, ładna. I tu te półki będą... A nie są wyjęte. Za niskie te... No tak, będą. Dlatego tu będą puchary, 3, tu 3 puchary, a tu pas. Zajebista, co? No fajnie, koncepcja jest fajna, tylko żeby ci Wiewiór nie zepsuł tego. No, kurwa, będzie stał srebrny, nie? Chyba nie wiesz, co ty gadasz. Dobra, Krycha, to co, dziękuję ci. Taka trochę luźna rozmowa, pogadaliśmy o innych rzeczach niż zawsze, bo nie ma czasu na konferencjach i na tych innych pogadać o takich sprawach, co. Powodzenia, słuchaj, zdrówka ci życzę, żeby nic tam się nie wysypał, bo no, wiem, tak. Że zaczyna sparingi, więc... Zdrowie się przyda. Dzisiaj byłem właśnie w MMO Maniaku, kupiłem ochraniacze na kolana, co prawda takie... Na BMW-ie. Tak. Co prawda takie średnie, czekam na zamówienie, będę miał... takie lepsze, kupiłem nowe bułki, bo co przygotowania widzisz, kupuję nowy sprzęt. Mało kto o tym wie, no bo intensywny okres przygotowawczy 5 tygodni, ten sprzęt jest na wyjebanie. Rękawice, czy to bokserskie, czy to bułki, czy to piszczele, to tak śmierdzi, pomimo tego, że po każdym treningu to bierzesz. Ja psiukam oktaniseptem i to leży na balkonie i się suszy, nie? No. To i tak ten sprzęt się do niczego nie nadaje. Ja zawsze, co walka, kupuję nowy sprzęt. Nowe bułki, z racji tego, że one się bardzo rozbijają, a nie chcę chłopaków popsuć. Nowe, zawsze nowe gadki pod suspensor. Nowe piszczele i nowe rękawice, nie, do boksu. No pełny osprzęt zawsze musi być kupiony nowy, bo każdy, kto trenuje i wie, rano, wieczorem, 2 treningi dziennie, 10, 5 dni w tygodniu, 10 jednostek, jeszcze jedna jakaś dodatkowo w weekend, to ten sprzęt nie ma szans, żeby on po 5 tygodniach tak nie śmierdział, że po prostu nie da się go założyć. Dobra, Krycha, słuchaj, kończymy. Z racji tego, że jesteś największym filozofem w organizacji Fame MMA, to jakieś przesłanie może do widzów, masz jakąś sentencję, którą chciałbyś przekazać im, żeby trzymali się tego w życiu? Mogę taką sentencję? Nie wiem. Otaczać się
dobrymi ludźmi i dobrą energię dawać wszystkim dookoła, to ona będzie wracać do was. Tak jak ja wiewiórowi daję dobrą energię. Piękne, słuchajcie, piękne, piękne tak. Słowa Krystiana. Tak. Dobra, słuchaj, dzięki, widzimy się na konfie. Dziękuję.